Maciej Świrski jest przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Otrzymał to stanowisko z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości. Chyba nie ma sensu używać przymiotników, epitetów pod adresem Macieja Świrskiego, tylko wystarczy przedstawić twarde fakty, pokazać, co robił w ostatnich latach. I to właściwie wystarczy za cały komentarz. Zacznijmy od tego, że Maciej Świrski niedługo po wygranych przez PiS wyborach, tych wyborach z 2015 roku, dyskutował ze swoimi kolegami w klubie Ronina, między innymi z Marcinem Wolskim, o tym, jak pognębić złe media, których nie lubią, jak poradzić sobie, tu cytat, z gwiazdą śmierci i Mordorem. Oczywiście miał na myśli media, które nie służą PiS-owi, są krytyczne wobec także Prawa i Sprawiedliwości. No i z tej dyskusji, opisała ją zresztą Agnieszka Kublik w Gazecie Wyborczej, wynikało, że najlepszym sposobem jest niszczenie finansowe tych mediów, odcinanie ich od pieniędzy, a w przypadku medium, gdzie właścicielem jest inwestor zagraniczny, trzeba zasypać go lawiną listów protestacyjnych. Maciej Świrski za rządów Prawa i Sprawiedliwości został szefem Polskiej Fundacji Narodowej. To właśnie on jest odpowiedzialny za kampanię w sprawie sądów. Dodajmy, Polska Fundacja Narodowa powstała po to, żeby sławić imię Polski na świecie. No ale zajęła się jednak czymś innym, a mianowicie skonstruowała kampanię, właściwie sfinansowała kampanię na temat sądów. Miało być to uzasadnienie do rozwalenia wymiaru sprawiedliwości według recepty Prawa i Sprawiedliwości i chodziło o to, żeby obrzydzić sędziów. W związku z tym w czasie tej kampanii umieszczano takie oto informacje na temat rozmaitych sędziów, ich grzechów, przestępstw itd., itd. Ta kampania była pełna kłamstw, zwyczajnych kłamstw i manipulacji. Wprowadzała opinię publiczną w błąd. Już samo to, że Świrski promował i dawał twarz tej kampanii, absolutnie go dyskredytuje, jeśli chodzi o ubieganie się o stanowisko szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który powinien stać na straży prawa i prawidłowego funkcjonowania mediów. No ale wiadomo, jak jest. To była wielka zasługa Macieja Świrskiego dla PiS-u, ta kłamliwa kampania. Zanim podam Wam przykład, na czym kłamliwość tej kampanii polegała, to chcę Wam zacytować kilka pytań i odpowiedzi z rozmowy, którą przeprowadził z Maciejem Świrskim Robert Mazurek, RMF FM, dlatego że wydaje mi się to rzeczywiście symptomatyczne. A rozmowa była ciekawa. Mazurek mówi tak, pozwólcie, że zacytuję, bo lepiej, jeżeli posługujemy się wiernymi cytatami. I Robert Mazurek mówi tak. Mieliście promować Polskę za granicą, promujecie reformę PiS w kraju. Dlaczego? No, Świrski odpowiada, no celem fundacji jest promowanie wizerunku Polski no nie tylko za granicą, ale i w kraju. Robert Mazurek przeszedł do frontalnego ataku. Tutaj cytuję tę rozmowę ze strony na temat.pl. Pan promuje wizerunek Polski, pokazując sędziów, którzy kradną spodnie, kiełbasę i części do wiertarek, zauważył. To na tym polega promocja, że pan kradnie spodnie? Przyjeżdżajcie do kraju, gdzie kradną spodnie? Kontynuował Mazurek. Świrski się zirytował odpowiedział, że kampania na temat sądów zorganizowana przez Polską Fundację Narodową była odpowiedzią na kampanię dezinformacyjną na temat Polski, że mówi się o Polsce jako o kraju niepraworządnym. Tymczasem według Świrskiego należało zmienić wymiar sprawiedliwości, sądownictwo właśnie ze względu na patologie, które tam się działy. Powtarzam jeszcze raz. Ta kampania oskarżająca rozmaitych sędziów, generalnie o całe środowisko sędziowskie, o rozmaite grzechy, była pełna kłamstw i manipulacji.
Mazurek wtedy zapytał, w czyim imieniu on się przeciwstawia tej kampanii dezinformacji. Na co Świrski odpowiedział, że w imieniu obywateli. No ale skąd ma taki mandat, skoro statut przecież fundacji mówi o czymś innym, o promowaniu Polski generalnie. No i tutaj koniec tej rozmowy jest taki, że Świrski się potwornie zdenerwował. I właściwie uznał, że jego zamiary czy jego intencje są wykrzywiane przez Mazurka. Mazurek jeszcze wypowiedział jedną kwestię. Pamięta pan lipiec 2016 roku? Premier Beata Szydło mówiła, że fundacja pokaże Polskę piękną, ambitną, przyjazną, w której są ogromne możliwości i wspaniali ludzie. Wspaniali ludzie to są ci sędziowie, a wspaniałe pomysły to kradzież spodni czy jazda po pijanemu, tak? To pan promuje, dociska Mazurek. Oczywiście, tak jak wspomniałam, Świrski się bardzo zdenerwował, ale też warto podkreślić, że nie to jest istotą problemu, powtórzę to jeszcze raz, tylko to, że ta kampania była pełna kłamstw i to tak naprawdę dyskwalifikowało Macieja Świrskiego, jeśli chodzi o ubieganie się o takie stanowisko jak przewodniczący czy członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Weźmy taki oto przykład. Otóż ten sędzia, co tam kradł kiełbasę, przypomnę, że to był początek rządów Prawa i Sprawiedliwości, to 2016 czy 2017 rok, to ten sędzia od kiełbasy tej kampanii Polskiej Fundacji Narodowej od 2 lat już nie żył, jeśli chodzi o czas nadawania tej kampanii, prezentowania tej kampanii. I uwaga, nie orzekał od 2006 roku, a w tej kampanii był przedstawiany jako przykład patologii sędziowskiej, która teraz ma miejsce i właśnie dlatego PiS będzie rozwalał sądownictwo i wprowadzał tam ludzi o swoich nominatów, których uzna za godnych pełnienia funkcji sędziego. To trzeba przypomnieć, więc tym bardziej zdumiewa, że we wrześniu 2020 roku Maciej Świrski został wybrany przez Sejm do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i natychmiast poszedł na wojnę z wolnymi mediami. Generalnie bierze na celownik te media, które mu się nie podobają i które są krytyczne, niezależne wobec władzy, były wtedy, gdy Prawo i Sprawiedliwość rządziło i są nadal niezależne, bo są niezależne od jakiejkolwiek władzy. Natomiast Maciej Świrski rzeczywiście konsekwentnie starał się karać TVN, Radio Tok FM, Radio Z za rozmaite rzeczy. Jeśli chodzi o TVN, to tutaj prześladowania się rozpoczęły w związku z materiałem Piotra Świerczka Siła kłamstwa. Chodziło o historię Antoniego Macierewicza i sposób, jaki manipulował wynikami badań tak, żeby wszystko pasowało do jego tezy. Jeśli chodzi o karę dla Radia Z, to ta dotyczyła informacji Mariusza Gierszewskiego o tym, że prezydent Zełenski przejechał przez Polskę bez porozumienia z polską policją i służbami oraz, że jest to efekt spadku zaufania sojuszników do polskich służb i policji po aferze z wystrzałem granatnika w gabinecie komendanta głównego policji. Jeśli chodzi o Radio Tok FM, to Świrski ścigał radio za wypowiedź Piotra Maślaka, który krytycznie ocenił podręcznik Hit i skomentował to, czyta się to jak podręcznik, przepraszam za to porównanie, dla Hitlerjugend. Chwilami, nie wszędzie. Za TVN był ścigany za reportaż Franciszkańska 3. Reportaż dotyczył Jana Pawła II. I teraz tak, wszystkie te media były właśnie ścigane przez Macieja Świrskiego. W tym czasie, co robiły media państwowe, które Świrski przeważnie oszczędzał? Może wymienię w punktach.
W tym samym czasie toczyła się nagonka absolutna przeciwko Donaldowi Tuskowi z tymi ciągłymi kadrami Für Deutschland i z Tuskiem zaciskającym pięść. Do tego Donald Tusk był pokazywany w czerwonej obwódce, miał krzyżyk na piersiach, to było działanie podprogowe, bardzo groźne, jakby sugerujące i popychające ludzi do jakiegoś rodzaju przemocy. Można było tak to zrozumieć, że Tusk powinien być na celowniku. Naprawdę bardzo niebezpieczna gra. Kolejna sprawa, szarża Łukasza Sitka na prezydenta Pawła Adamowicza. Do dzisiaj można zobaczyć ten materiał, kiedy oszalały Sitek biegnie za Adamowiczem, milczącym zresztą, bo cóż można zrobić w takiej sytuacji, i wywrzaskuje jakieś zarzuty, zachowuje się jak osoba absolutnie niezrównoważona. Następnie materiał. Cały czas powtarzam, że posługuję się konkretami, dlatego zaglądam tu do moich notatek, żeby być precyzyjną. Materiał w Wiadomościach, gdzie Tusk jest jak Hitler i Stalin. To jest materiał pana Konopki, który ogłosił, że nagroda, którą otrzymał Donald Tusk, to właściwie jest... swego rodzaju obciążenie, ponieważ to Walter Rathenau był politykiem, który stał za traktatem z Rapallo, i to Konopka już połączył z paktem Ribbentrop-Mołotow, a następnie połączył z Hitlerem i Stalinem, i pan Konopka powiedział tak: historyczne konotacje z tamtej epoki pobrzmiewają w wypowiedziach Donalda Tuska regularnie. I tu jest pokazany Tusk właściwie jednocześnie z Adolfem Hitlerem i Józefem Stalinem. Później nastąpiła jakaś korekta i wydaje mi się, że Hitler wyleciał, ale Stalin został z Tuskiem już na zawsze, jak napisało Okopres. Jednocześnie mieliśmy też materiał dotyczący Rafała Trzaskowskiego. W samej końcówce wyborów, kampanii przed wyborami na prezydenta Warszawy w 2018 roku, ten materiał Wiadomości składał się z oskarżeń wobec Trzaskowskiego, to znaczy brutalnego wchodzenia z butami w jego życie prywatne, oskarżeniami dotyczącymi życia prywatnego, a także oskarżeniami o popełnienie przestępstw na bazie osoby, która, jak wiadomo, później się okazało, miała problemy ze zdrowiem psychicznym. Akurat po tym, oczywiście, już nie wspomnę o tym, że nie było żadnej riposty ze strony oskarżonego, w cudzysłowie, w tym materiale, czyli Rafała Trzaskowskiego. Tutaj dodam, że nawet tygodnik Sieci, piórem bodajże Marka Pyzy, uznał, że tu nawet, że Wiadomości w tej sprawie przegięły, ponieważ oparły się na doniesieniach osoby skrajnie niewiarygodnej. Ale nic się nikomu za to nie stało. Dorzucę jeszcze akcję przeciwko sędziemu Gonciarkowi, skandaliczną, z wykorzystywaniem rozmaitych kwestii z życia prywatnego sędziego. Sędzia zresztą sprawę wygrał. Dodajmy do tego, że telewizja TVP za czasów Prawa i Sprawiedliwości, która jest zobowiązana przez ustawę o radiofonii i telewizji do przestrzegania zasad właśnie rzetelności, równych praw wszystkich najważniejszych partii parlamentarnych, do bezstronności, właśnie ta TVP była tubą propagandową PiSu, i na poziomie faktu wystarczy przytoczyć chociażby tę jedną rzecz. Już mówiłam o tym, jak był Tusk traktowany i inni politycy ówczesnej opozycji, ale warto przypomnieć jedną generalną zasadę. Jeśli chodzi o TVN24 czy Polsat News, to tutaj zasada była bardzo prosta, a mianowicie najważniejsze wystąpienia polityków opozycji i polityków rządzących transmitowano, natomiast w przypadku mediów państwowych, które mają taki obowiązek ustawowy, transmitowano przede wszystkim wydarzenia Prawa i Sprawiedliwości, natomiast pomijano
mijano opozycję, ewentualnie była jakaś transmisja lub krótkie fragmenty. Była to rażąca nierówność w traktowaniu ugrupowań parlamentarnych. Jest to absolutnie niedopuszczalne. Debata przed wyborami 15 października była wręcz kuriozum. Dwoje prowadzących funkcjonariuszy medialnych PiS-u wygłaszało długaśne przekazy dnia Prawa i Sprawiedliwości i nic im się za to nie stało. Tam skandal gonił skandal. Ale Maciej Świrski, co robił w tym czasie? Ścigał i nakładał kary finansowe na niezależne media. To po prostu się w głowie nie myśli. A jeszcze do tego dorzućmy. Do tego dorzućmy jeszcze sytuację, w której... Jan Pietrzak w telewizji Republika taką oto wypowiedź nam zaserwował. Ja mam okrutny żart z tymi imigrantami, że oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów w Auschwitz, Majdanku, Treblince, Sztutowie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. No i proszę bardzo, co powiedział Maciej Świrski? Stwierdził, że nie ukaże Jana Pietrzaka za skandaliczne słowa na temat uchodźców, bo jego zdaniem satyryk miał prawo mówić, co mu się żywnie podoba, bo mamy wolność słowa. Tylko że u Macieja Świrskiego wolność słowa jest dla jego bliskich kolegów i dla działaczy PiS-u. Natomiast nie ma wolności słowa dla mediów niezależnych od PiS-u. Na tym polega fundamentalna różnica. I teraz osobno chciałam omówić kwestię związaną z tym, co zrobiły media państwowe w przypadku posłanki Magdaleny Filiks. Bo tutaj trzeba być bardzo precyzyjnym i ja nie zawaham się powiedzieć bardzo jasno, że Maciej Świrski w czasie wywiadu w radiowej Trójce po prostu kłamał, a rację miała prowadząca tę audycję Renata Grochal. O co poszło? Ano o to, że znów mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której media państwowe, Radio Szczecin oraz TVP ujawniły informacje o sprawie sądowej dotyczącej posłanki Magdaleny Filiks i jej dzieci. Jej syn był molestowany przez pedofila, jak tylko to wyszło na jaw, w tym kręgu szczecińskim, natychmiast do gry weszła prokuratura i pedofil został skazany. Po roku od skazania prawomocnego, kiedy pedofil siedział w więzieniu, funkcjonariusze medialni PiS-u postanowili to wyciągnąć, zaślepieni nienawiścią do Platformy Obywatelskiej, twierdząc, że coś zostało zatuszowane czy zamiecione pod dywan. Nic nie zostało zatuszowane, nic nie było zamiecione pod dywan. Sprawa była w prokuraturze, pedofil został skazany. To, że nie przekazywano informacji na ten temat, wynikało z faktu, iż sąd utajnił rozprawę i bardzo słusznie, dlatego, że dotyczyło to dziecka i należało jego dane chronić. Tymczasem państwowe media podały wystarczająco dużo informacji, aby tego chłopca zidentyfikować. No, jest to po prostu niedopuszczalne, skandaliczne i już wtedy wiele osób mówiło, że pomyliłam się, nie mówię o dziennikarzach, że ci funkcjonariusze pisowscy przekroczyli wszelkie granice. Ten chłopiec jakiś czas później popełnił samobójstwo. I teraz Maciej Świrski twierdzi, że nie ma potrzeby ukarania tych mediów państwowych, Radia Szczecin czy TVP Info, ponieważ nie są oni niczemu winni, gdyż w gruncie rzeczy dane na temat chłopca ujawnił poseł Platformy Obywatelskiej. Powtórzę jeszcze raz z pełną mocą. To jest absolutne kłamstwo i można je bardzo łatwo zdemaskować. Zrobił to m.in. Krzysztof Luft, opisując dokładnie, co się wtedy wydarzyło. Można było też tę sekwencję zdarzeń poznać z artykułu na stronie Konkret24.
I przypomnijmy jeszcze raz, ponieważ wydaje mi się to bardzo, bardzo ważne. Otóż funkcjonariusze pisowscy 29 grudnia podawali szczegółowe informacje o tym, że sprawa dotyczy znanej polityk, tutaj cytat, znanej posłanki, która ma dwójkę dzieci, 16-letnią córkę i 13-letniego syna. I wiadomo było, że jest ze Szczecina. Tylko jedna posłanka ma dwójkę dzieci w tym wieku. Następnie cały czas tego 29 grudnia zaczyna się prawdziwy festiwal w mediach społecznościowych. A mianowicie Emilia Kamińska, to jest takie konto sympatyzujące z PiS, no mniej więcej wiadomo, kto za tym kontem stoi, możecie to sprawdzić w sieci, a także Dariusz Matecki, Oskar Szafarowicz, Bronisław Wilsztajn, to wszystko cały czas się dzieje 29 grudnia. Podają informacje na temat tej posłanki, jej dzieci, kim ona jest, także bez trudu można zgadnąć, że chodzi o Magdalenę Filik, tym bardziej, że Dariusz Matecki zamieszcza jej zdjęcie. Te tweety potem były kasowane. Dopiero 30 grudnia zdesperowany poseł Platformy Obywatelskiej Piotr Borys niejako apeluje, żeby telewizja rządowa przestała tę sprawę w ten sposób przedstawiać, bo to jest wielka, wielka krzywda. I teraz, w momencie, kiedy się okazało, że chłopiec popełnił samobójstwo, TVP zaczęła kłamać, że to poseł Borys ujawnił dane tych dzieci czy posłanki. I niestety dzisiaj Maciej Świrski te kłamstwa powtarza. Jest to niesamowicie oburzające i zastanawiam się, jak rynek medialny będzie funkcjonował, bo przypomnę, że Maciej Świrski został wybrany w 2022 roku, a przecież jego kadencja trwa 6 lat, więc wiele wskazuje na to, że czeka nas jeszcze sporo lat prześladowań wolnych mediów i sporo kłamstw w przestrzeni publicznej. Ja sobie po prostu tego nie wyobrażam, jak będziemy funkcjonować. Bartłomiej Sienkiewicz zapowiedział, że rozważy wniosek o postawienie Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu. Ja uważam, że Maciej Świrski powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. I powiem też, że jest to całkiem możliwe, bo zwracam uwagę, że jeśli chodzi o Trybunał Stanu i postawienie członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przed właśnie Trybunałem Stanu, to tutaj decyzja w Sejmie zapada bezwzględną większością głosów. Ja po prostu sobie nie wyobrażam, aby w takiej sytuacji taka osoba jak Maciej Świrski pełniła dalej swoją funkcję i uważam, że należy poważnie rozważyć to, by ten stan rzeczy zmienić. Od razu zastrzegam, ja jestem za przestrzeganiem kadencyjności, ale tu mamy do czynienia z przypadkiem skrajnym i uważam, że tutaj Trybunał Stanu jest absolutnie uzasadniony. Natomiast żeby była jasność, jak PiS będzie się awanturował, że ktoś komuś złamał kadencję, to PiS wielokrotnie łamał kadencję, włącznie z kadencją członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Więc zobaczymy. Zobaczymy, czy Bartłomiej Sienkiewicz spełni swoją zapowiedź, choć akurat tu mówił przede wszystkim o tym, że Maciej Świrski blokuje przesłanie pieniędzy z abonamentu do TVP, choć jak wiemy przecież likwidator TVP ostatecznie został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, co oznacza, że wszystko co dziś dzieje się w TVP jest zgodne z prawem.